Nie jestem jeszcze w 100% formie. Powiedziałbym, że to dyspozycja może na 90% moich możliwości. Czuję się dobrze przygotowany. Muszę przyznać, że bardzo podobało mi się zgrupowanie pod wodzą trenera Piotra Nowaka. Naprawdę ciężko na nim pracowaliśmy, a to pozwoliło mi w osiągnięciu lepszej dyspozycji, którą staram się prezentować od pierwszego meczu z Podbeskidziem najlepiej jak potrafię. To prawda, trener przestawił mnie na środek pomocy, ale nie jest to dla mnie ani nic nowego, ani tym bardziej nic strasznego. Bardzo dobrze czuję się na tej pozycji. W moich poprzednich klubach miałem okazję grać na środku pomocy, więc nie miałem problemu z szybkim przestawieniem się. Najważniejsza jest dla mnie regularna gra, dlatego gdziekolwiek trener mnie ustawi, będę starał się jak najlepiej wywiązywać ze swoich zadań. Myślę, że przede wszystkim musimy skupić się na swojej grze. Mamy w drużynie bardzo dobrych zawodników, którzy prezentują świetną piłkarską jakość. Dlatego wierzę, że jeżeli damy z siebie 100% i zagramy tak, jak trener tego od nas oczekuje, to osiągniemy korzystny rezultat i nie pozwolimy drużynie z Gliwic na przełamanie wiosennej pasy meczów bez zwycięstwa. Możemy wygrać trzeci mecz.